Ja wyliczam, osiągnięcia tej edukacji w ostatnich 2-3 latach to są gigantyczne środki finansowe na inwestycje, to jest gigantyczna zwyżka subwencji oświatowej od 1 stycznia o 11 miliardów złotych, to są poważne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Nigdy nie było takiej zwyżki subwencji oświatowej, nigdy nie było takich podwyżek i nigdy nie było takich nakładów finansowych na edukację. Jeszcze nigdy nakłady na edukację nie były tak wysokie, chwali się minister Czarnek. To półprawda. I to wyjątkowo myląca, bo sugeruje, że do polskich szkół płynie rzeka pieniędzy. Prawda jest taka, że choć subwencja oświatowa jest rekordowo wysoka, to nakłady na edukację rosną znacznie wolniej niż koszty utrzymania szkół. W 2015 roku, gdy PiS dochodził do władzy, samorządy dokładały do oświaty 17 miliardów złotych. 3 lata później już 25 miliardów złotych. Związek Miast Polskich szacuje, że w 2022 roku luka oświatowa, czyli stopień niedofinansowania szkół, będzie wynosił 32 miliardy złotych. I to jest prawdziwy rekord i prawdziwy rachunek obciążenia edukacji. Więcej o tym, jak niedofinansowanie oświaty wpływa na ruch kadrowy w szkołach, przeczytacie w moim tekście w OKO.press.